byłeś uczniem, bo tutaj średnia chyba wskazywała na to, że dobrym. Jeżeli chodzi o naukę, to myślę, że wywiązałem się z obowiązków. Średnia dobra, bym powiedział. Czerwony pasek mi się udało na koniec roku uzyskać. Myślę, że dobrą. Akurat w tej szkole dopiero jestem od września, więc jeśli chodzi o średnią, to na to półrocze miałam 4,77, więc myślę, że tak w sam raz bardzo dobrze. Takim średnim, no, jak grałem w piłce, tak dużo czasu nie byłem we szkole, ale nie, myślę, że to nie było tak źle. Dobry, dzień dobry. Tutaj drobny poczęstunek od GKS-u z okazji tłustego czwartku. Dziękuję. Do wyboru do koloru. Z okazji tłustego czwartku mamy dla was drobny poczęstunek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Lubiłeś się uczyć, czy po prostu tak łatwo przyswoiłeś wiedzę? Z tym uczeniem to różnie było. Raczej wolałem się nie uczyć, ale jakoś miałem taką łatwość w nabywaniu tej wiedzy. I jakoś oceny też mi jakoś dość łatwo przychodziły, że tak powiem. No ja ogólnie myślę, że jeśli chodzi o mnie, to szybko przyswajam wiedzę, więc lubię chodzić do szkoły, lubię się uczyć. Witam bardzo serdecznie, chłopaki. Nie znam was, ale chciałbym wam wręczyć poczęstunek z okazji tego czwartku. Taki drobny gest od GKS-u. Michał, spuścisz się na jednego? Proszę bardzo. Taki najgorszy, najlepszy przedmiot? Najgorszy? Pod względem na pewno przygotowania do matury biologia. No, ja akurat nie zdawałem matury z biologii, więc się musiałem przygotować jakoś szczególnie do tego. A najlepszy, nie wiem, z matematyki zawsze dobry byłem w miarę, więc dość prosto mi się też uczyło. Myślę, że najgorszym przedmiotem dla mnie jest geografia, dlatego że ciężko jest się jej nauczyć, biologia. A najlepszym? Myślę, że najlepszy to angielski. Najlepszy, nie wiem jak to jest w Polsce, u nas to jest dzielocwik. To jest w sali, sala, że robisz, tylko ruszasz. WF. A WF, a najgorszy asi po niemiecku, no. To było ciężko, ciężko się uczyć niemiecki. Ostatnio trenowaliście pierwszy raz na naszej murawie. Jak przygotowana do meczu, jak oceniasz? Myślę, że będzie dobrze, no. Na pewno lepsze to niż dawać na wierzchni sztucznej. No. Myślę, że będzie dobry mecz, jesteśmy dobrze przygotowani. Nie jest źle, mogłoby być lepiej. Też był jeden mecz już tutaj rozgrywany niedawno. Także no czekamy, aż trochę dojdzie i myślę, że już będzie perfekcyjna. Ale no nie ma co narzekać. Warunki są takie same dla obu drużyn. Lubię z tymi miksami? Słonią. Ja z Arkona. Pokaż, jakie masz buciki. Ty też masz takie? Nie. To są specjalne. To są takie ograniczone chyba, nie? Może będą same grać. Staram się. Już się trochę, ale twardy, widać, że siłowa te kurwa. Apetyt, a smak?
Co? A smak? Smak Daliny. Nie. A no to dobrze, no tak zawsze. Zawsze to samo gadasz. Ale on jest z tego samego wzrostu, to co ty możesz tu. A on też był bramkarzem. On też był bramkarzem, ale potem za bardzo urósł i no już nie był taki szybki. Powiedz, jak obstawiasz tą część sezonu? Jaki będzie wynik na koniec? Że w porażek będziemy i wyjdziemy. I tak dalej, żeby się dobrze potoczyło nam ten sezon wiosenny. A powiedz, jaki wynik dzisiaj obstawiasz? 2-1 dla Tychów. Powiedz mi, po co Cię tu dzisiaj sprowadza i kiedy wracasz po kontuzji? A przyjechałem na mecz zobaczyć moich kolegów, przyjaciół na boisku. Dawno ich nie widziałem w sumie, bo mam rehabilitację, także fajnie ich znowu zobaczyć. A jak sprawa z kontuzją właśnie wygląda? No bardzo dobrze, dobre rokowanie mam, także wszystko się dobrze zrosło. 1 marca mam kolejną kontrolę, także myślę, że 2,5 miesiąca i znowu będę tutaj widziany. Dawaj, dawaj! Komunikacja! Komunikacja! Pozytyw, be pozytyw, be pozytyw! Dawaj! Komunikacja cały czas! Prawo, lewa! Widzicie warunki, też pod tymi bramkami nie jest łatwo, więc nie grajmy do tyłu. Grajmy dzisiaj z pasją. Z pasją, panowie. I o to was tylko proszę. Zagrajcie dzisiaj swój mecz. Tak jak byliście zespołem, bo jesteśmy jednością, ale zagrajcie z tą pasją, z radością, ale też z konsekwencją. Głowy cały czas koncentracja, niski, wysoki, energetycznie, ale od samego początku wiadomo, dawaj, po co wychodzimy. Dawać chłopaki, na koniec jeszcze, wszyscy dalej jesteśmy przy ławce, zaczynamy to co zawsze, czyli jeszcze raz okrzyk, dawać. Pewna koncentracja, panowie, pomagajmy, to co powiedziałem, pomagajmy sobie. Prawa, lewa, do przodu, do tyłu, to bardzo dużo pomaga. I mamy tą komunikację, musimy tego trzymać. Kto igra mecz? Jego jest! Jedziemy! Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, już założyłem, ale ci przez to zimę włosy rozwoju. We'll be right back.
musicie. I będą sytuacje. I więcej odwagi, chłopaki, wiary. Spokojmy to, zagrajmy szybciej, zdecydowanie. Przede wszystkim pewnie, ale też i z taką odwagą, pasją i spokojem w tym wszystkim, jasne? Głowę oczyścić, dobra energia! Dobra energia, dawaj! Takie 45 minut mamy. Nie jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji, to grajmy do końca, razem! Kto wygra mecz? GKS! Dawaj! Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.